chciałem Ci pokazać dzisiaj trzy może moje modele, bo wiadomo, że na Zgulem latałeś, które mogą konkurować z Awatą pod innym względem. QAV mi się podoba pod kątem precyzji lotu i lotów blisko, wiesz? To taka jest 25, nie? Tak, tak jak Sinolog, powiedzmy, można by go tylko porównać. No, starałem się Awatkę też ustawić, wiesz, na ten Gain and Tax poszedłem niżej, ale mimo wszystko nie łapie mi aż tak dużej precyzji jak tu, bo tu czuję na 20-30 cm. Mhm. Awatę czuję tak na pół metra, wiesz, mam wątpliwości, żeby Awata dwójka przynajmniej jest mało precyzyjna. Mimo tego wiatru to on słucha, no mam 13,9, no. To wraca. Tak, wracaj. No, słucha, dlatego że on ma, widzisz, małą tą powierzchnię, jeżeli chodzi o opory. No a teraz spróbujemy tego bzika. OS-a. Jedyne co to przywaliłem w ten i może być leciutko nieostro, wiesz? To jest 3 cale? To co to jest? To jest 3,5 nawet. 3,5, okej. Okay. I zobacz, że on nie ma jednej płyty na dole, tylko ma dzielone ramiona. Czyli to nie jest typowy toothpick, ale masz już wykonanie jak do freestylu. Czyli jak połamie, to będziesz miał mnie do naprawy. No. Faktycznie daje bardziej. Wiesz, on ma masę małą, bo on poniżej 250 gramów, ale on jest mocny, bo ma silniki duże w stosunku do... To jest 15,06. No fajnie lata. No. I on jest mały, możesz bliżej ludzi latać, wiesz? Tylko tak nie słychać. Słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo fajny dzień. Akurat spotkałem się z Krzyśkiem Piekło po raz pierwszy. Już wcześniej pisaliśmy ze sobą i wymienialiśmy wiele różnych opinii. I też pokazałem mu trzy swoje takie flagowe drony. Inne niż Awata dwójka, bo wszyscy o Awacie. A ja pokazałem mu jednego drona do precyzyjnych lotów. Drugiego freestyle'owego malucha AOS. I teraz lata Bobem 57. To są moje trzy ulubione zabawki. A Krzychu je właśnie oblatuje. Oj. Widzę, że podoba mu się. Ło, jak to fajnie lata. Wcześniej rano na przykład bierzesz go na rynek w Krakowie i można by sobie super polatać akrobację. Poniżej 250? Tak, on jest w tej konfiguracji i tak. I nie wchodzą śmigła w kadr, wiesz? On jest cofnięty, ma takie lekkie H. To nie jest typowy X. Mhm. Profil. Fajnie to działa. Bardzo mi się podoba. No, mega. No właśnie przywiozłem ci takie smaczki, żebyś sobie poczuł... Bo mieli chłopaki, wiesz, w Bośni takiego... Trochę w trawę wyglądało. Aha. Mieli takiego, mniej więcej coś tej samej wielkości, ale to było long range niby, nie? I on tak. Nie miał mocy. Znaczy, no był fajnie, ale... Znaczy, też super to latało, ale no nie miał tyle mocy, co ten zdecydowanie. Aha. No i dobrze. No i jakie wrażenie z tych dwóch dronów, Krzychu? Nie no, super. To mi się podoba. Znaczy, oba mi się podobają. Fajna alternatywa dla Sinologa 25, tak? Tak. No to... Powiem szczerze, że myślałem o czymś podobnym, tak? Znaczy, no nie wiem czy dokładnie to, ale czymś podobnym, żeby właśnie mieć małą taką freestyle'óweczkę, tak? Tak. No i super. No zwłaszcza i tak zobacz, jak mówisz, że można gdzieś na rynek sobie nawet skoczyć. To widzisz, że ma cofnięte te śmigła, ramiona całe. To jest, no nie ma środka, w kadrze. Nie widać w kadrze, nie? Super zabawka. A jednocześnie kamera jest w miarę chroniona, jak na freestyle'owe. Super zabawka. I mały pakiet wybrałem, ten Tattoo, ze względu na masę, po pierwsze, żeby się zmieścić w 250, ale on też dobrze trzyma, wiesz? To jest ten 550. Wystarczająco, nie patrzyłem ile polatałem, ale wystarczająco było. Wystarczy 4-5 minut, jak polata mocniej, to już jest dużo. A tak to do 7, cruisingiem spokojnym gdzieś do 7 minut. Wiesz co, dam też lubię startować nie tam, ja to kiedyś mi ktoś ten... A, w ogóle jest cały jakieś komentarze, że jak ja tak mogę, niszczę auto, nie? Słuchaj, tak, ale to jest dla człowieka, a nie człowiek dla auta. Ja też tak, ja mniej więcej coś takiego odpisałem wtedy. Okej, okay, radio mamy, jakbyś mógł to na chwilę tylko uzbroić Krzychu i zobaczymy, czy on reaguje pięknie. To teraz sobie... To z innej drony. Podoba ci się?
To takie, nie, no. No 6 cali jest inny niż 5, tak, i inny niż 7. Nie, no to jest już takie, czuć tą masę, nie? To już jest, wiesz, w ogóle. No on z dużym pakietem i z GoPro waży 1100, nawet chyba więcej, wiesz? Tak, powyżej kilograma. Tam gdzie wlatuje, potrafią mieć problemy z tym, z wizją, zobaczymy. No może nie jest przestawiona idealnie, nie, teraz. Nie, patrzę, wiesz, po prostu. Tam zasięgu czasami mi brakuje, ale widzę, że jest okej tym razem, no. Nie ma problemu. Fajnie, bo masz odczucia zupełnie skrajne trzech różnych maszyn. No nie, no wiesz, wcześniejsze to jakby mnie nic nie dziwiło, ale takim większym to zawsze chciałem sobie polatać. Bo tam, no wiesz, takie, gdzieś tam tą 25, chociaż ten taki, no nie tuffpik, ale prawie, tak? Tak. No to też w sumie, może nie do końca nowe, ale nowsze doświadczenie, bo mówię, latałem ostatnio takim czymś podobnego, w podobnym rozmiarze. W Bośni, nie? W Bośni, natomiast o dużo mniejszej mocy. Oj, pięknie! Dobrze poszło! Ale fajne jest to, że Krzychu przesiadł się na moje drony i każdym naprawdę fajnie lata. To jest ekstra sprawa. Czyli mamy dzisiaj z nim takie dwa motywy przewodnie. Po pierwsze, po minucie spotkania zaczął latać moim dronem, a po drugie, faktycznie dobrze mu idzie. Widać, że sporo ćwiczy i sporo Krzysiek lata. Nawet się nie chwali, że tak dużo lata, a to widać, że świetnie sobie radzi. Mogę z tarasu wystartować u siebie, więc wiesz. Ostatnio trochę mniej latam, przyznam, ale faktycznie swego czasu latałem bardzo dużo, no i to są efekty jakby tego, nie? No, ekstra ci idzie. Dawaj, Krzysiu, tak! Pięknie! A zwłaszcza po poprzednich, to ma się takie wrażenie, jakby się małą taką ciężarówką latało. Natomiast z drugiej strony, pewnie pokażesz, nie wiem czy chyba się nagrało zgodnie. Tak, zwijało się. Da się spokojnie tam zmieścić, split S-a zrobić takiego dość ciasnego. No inne doświadczenie. Nawet jest trudniej, ale no, taka bezwładność, czuję się taką grację. Wiesz, tu już możesz wziąć na pokład duży pakiet. Tak, nie? Tak, no oczywiście to do czego innego też służy, więc to nie jest źle. Tak? I w górach można polatać. To nie jest, że na pewno wrażliwość, znaczy, tego wiatru, co jest teraz, ja tym w ogóle nie czułem, kompletnie, no jakby to nie istnieje. 6 cali jest ciekawą platformą, bo jest trochę zwinniejsze niż 7, a jednocześnie, wiesz, dużo dłużej może latać niż 5, nie, więc tak, no to jest mega pod tym względem, tak. No z drugiej, zobacz te silniki, nie same. Z drugiej strony, no ja się łamię, czy coś takiego większego sobie gdzieś nie sprawić, ale 5 na polskie warunki też całkowicie po prostu wystarcza, tak? No i ja się bardzo cieszę, bo mogłem Krzyśkowi pokazać swój arsenał, który się nieco różni od Awaty i nie tylko Awatą świat FPV stoi. Tu jest jeszcze Mark 5, ale jak on ładnie wygląda w tej zieleni, jest naprawdę super. Mi się w zieleni bardziej podobał, tak? No. To się skrzywiło, widzę. Ekstra. Więc zieleni super A wygląda. Powiedz, jak tu wygląda ta osłona? Czy ona się nie pod wpływem, nie wiem, uderzeń, nie miałeś jakichś kraszy takich mocniejszych? Nie, jak widzisz, nawet nie jest porysowana. Sama, nie? Więc nawet nie jest porysowana, więc nie było też, żeby okazji. Elegancko i też po miękkim bardziej. Okazji tego gdzieś przyłożyć. Po betonie tam, tak? nie orałeś go. Ja to jest dead cut. Znaczy, nie? No odorałem masz... trochę, bo to wiesz, odpryski są na gdzieś na węglu, tak? O proszę, dziury są, to od betonu właśnie. Wow. Natomiast faktycznie nie przyłożyłem nigdy tak, żeby przyłożyć tutaj, nie? Więc, więc on... nie wiem, ja ostatnio gdzieś tak już gdzieś od roku, powiedzmy, rzadko kraszuję, czyli za wolno latam. To dawaj, za wolno latam po prostu. Zapinaj go i robimy razem 5-calowy lat. A zrobimy sobie chasing albo coś podobnego, tylko ja chyba muszę sobie wymienić akumulator. Czekaj, czy ja mam bo mi pokazuje 14,7. Wiesz, jak się lata... Polecam... O, widziałem cię! Polecam ci, Krzychu, żeby latać z drugą osobą. Jak tylko masz możliwości. Nie, no teraz Bości polatałem takich chasingów, no. Właśnie. To zabawa jest świetna w ogóle. Dobra. Mam jakiegoś liścia na głowie. Wow! On jest ekstra, podoba mi się. Dźwięk jest, bo to z szybkich rejtów, nie? Taki... Może się mój kolega Konrad sobie zbudował mareczka, wiesz? Sam od podstawy. To ramę kupił za 200 sztuk. I komponenty długo zbierał, ale go pięknie wyregulował. Dobra, nie było zbyt delikatne to przeziemnie. Ale bardzo mi się podoba. Jest dynamiczny i fajnie go poustawiałeś, wiesz? Który z tych dronów zrobił na ciebie wrażenie? W sensie,
wiesz, porównując, bo dużo lataliśmy ostatnio awatami. Nie? Ten, ja bym powiedział, że coś, co bym sobie kupił, tak, to jest ten iFlight, to był iFlight, tak? Tak. Ten taki, taka freestyle'óweczka mała, tak? Ten Toothpick, powiedzmy, mniej więcej. Fajnie. No to, bo, ale to jest coś, co ja też tak zastanawiam się i szukam, no więc z tego to wynika. No i super, takie coś małe do plecaka wrzucić i można poszaleć gdzieś właśnie między drzewami w każdym miejscu i w zasadzie jeszcze waży mniej niż 250 gram. Z odpowiednią baterią. Mnie się bardzo podobał ten Mark 5, bo on jest na 6S. Ja jestem przyzwyczajony do lotów na 4S, takich spokojniejszych. A Krzychu ma po prostu jeszcze ustawionego jak demon. Naprawdę mega i to było inne wrażenie, też fajne. Przestawił mi w sekrecie jeszcze kąt kamery na łagodniejszy, żebym spokojniej latał. Ekstra było. Słuchajcie, mega spotkanie. Fakt, że nie mamy za dużo czasu dla siebie, ale cieszę się, że po pierwsze się wreszcie z Krzychem poznałem, a po drugie, no mega sympatyczny facet i super energia. I po drugie, świetne jest to, że słuchaj, po minucie znajomości zaczęliśmy latać i mówimy tym samym językiem. To jest piękne i tak trzymać. Dzięki ci, Krzysiek. Dzięki, Rafał, również. No, pozdrowienia. Pozdrawiam.